Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na poranny przeglądzie rynku. Ten, jak zawsze, zaczynamy od omówienia sentymentu rynkowego i nie mamy wiele dobrego do powiedzenia na początku poniedziałkowych godzin handlu, bowiem na starym kontynencie widzimy głęboką wyprzedaż. DAX spada już ponad 2% i osuwa się poniżej 15 tysięcy punktów. To są de facto najniższe poziomy od początku roku. Zbliżamy się do kluczowej strefy wsparcia. Jeśli chodzi o przyczynę takiego stanu rzeczy, to oczywiście leżą tutaj u podstaw obawy o kondycję sektora bankowego. W piątek ogłosił upadłość Silicon Valley Bank w Stanach Zjednoczonych. To jest bank, który znajduje się gdzieś pod koniec drugiej dziesiątki pod względem wielkości amerykańskich banków. Przyczyną tego było niewłaściwe zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i w efekcie agresywne podwyżki stóp procentowych doprowadziły do straty na posiadanych obligacjach. No i z tego tytułu pojawiły się problemy. Pytanie, czy tych problemów, czy tego efektu nie będzie także w innych częściach sektora bankowego, i to obawa przed tym na początku tygodnia prowadzi do wyprzedaży ryzykownych aktywów. Jak widzimy, kontrakt terminowy na S&P 500 ponownie spada poniżej 3900 punktów. Patrząc jednak na potencjalne implikacje, no to skoro agresywne podwyżki stóp procentowych doprowadziły do problemu sektora bankowego, znaczy inaczej, to jest za daleko posunięte zdanie, doprowadziły do problemu pojedynczego banku, ale regulatorzy czy bankierzy centralni w obawie przed narastaniem tego efektu w innych bankach mogą bardziej powściągliwie podchodzić do podwyżek stóp procentowych. Także w obecnej sytuacji spadają rentowności amerykańskich obligacji, spada na wartości dolar, maleją oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Fed, a zatem dość paradoksalnie upadek tego banku może de facto przyczynić się do wzrostu popytu na ryzyko ze względu na cofnięcie oczekiwań, jeśli chodzi o dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach. Jak na razie atmosfera pozostaje dość napięta i widzimy głębokie spadki, ale tutaj sytuacja jak najbardziej może być rozwojowa. Oczywiście dzisiejsze kalendarium jest puste i wydarzenia na przestrzeni ostatnich dni będą dzisiaj decydujące, ale jutro uwaga rynków będzie przesuwać się w kierunku danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych i pytanie, jaka okaże się dynamika cen, czy będziemy widzieli słabsze, czy też nie od oczekiwań dane. Przypomnijmy jeszcze piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane, które jak najbardziej mogą pozytywnie wpływać na popyt na ryzyko, bo choć tempo kreacji nowych miejsc pracy okazało się powyżej prognoz, no to jednak stopa bezrobocia wzrosła i to jest czynnik, który powinien hamować bankierów centralnych przed ponownie agresywnymi podwyżkami stóp procentowych, a dane dla gospodarki dobre, bo nie dzieje się w niej nic złego, a Fed nie będzie tutaj bardziej dokręcał śruby. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, dolar w tym momencie przez wzrost awersji do ryzyka odrabia straty, ale generalnie euro-dolar wzrósł w ostatnich dniach i znalazł się dzisiaj na poziomie 1,07. Cofnięcie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Stanach wyprowadziło zdecydowanie wyżej na najwyższe poziomy od początku lutego notowania złota, które dociera do okolic 1900 dolarów za jedną uncję. Jeśli chodzi o sytuację na rynku ropy naftowej, to tutaj umiarkowana przecena ze względu na spadki na rynku akcyjnym, wzrost awersji do ryzyka, w tym momencie 75 dolarów za baryłkę w przypadku odmiany WTI. Złoty w tym środowisku pozostaje dość stabilny, notowanie euro PLN na cały czas przyklejone do 4,68 zł. Jeśli chodzi o USD PLN, tutaj widzimy poniżej 4,40 zł, czyli przecena dolara jest czynnikiem, który stabilizuje notowania polskiej waluty nawet w tak trudnym środowisku, jeśli chodzi o popyt na ryzykowne aktywa. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia w newsach, gdzie na bieżąco będziemy pisać na temat najważniejszych informacji związanych z obecnym rozwojem wydarzeń, doniesieniami na rynkach finansowych, sektorem bankowym. Ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.